Siema, witam ponownie w Dungeon Bornie. Polecimy sobie znowu tego Classic Mode'a. No i zobaczymy, ile tym razem uda się zarobić. A następnym razem polecimy sobie na tej drugiej mapie Casuala. I chciałbym na tej drugiej, bo na tej drugiej mapie jest zejście no do tak zwanego piekła. Są po prostu czerwone portale, są niebieskie i czerwone, nie? Czyli wyjście i zejście jakby niżej. Teraz sobie jeszcze pójdziemy tutaj, ale kolejnym razem myślę, że już sobie pójdziemy tam na to właśnie zejście niżej i zobaczymy, co tam jest. Ale póki co to idziemy zarobić jakieś pieniążki na Classic Mode, także let's go. Ogólnie muszę powiedzieć, że gierka mnie wciągnęła, dosyć przyjemnie mi się gra. Tutaj jest też trochę inaczej niż w Darkerze, no bo tutaj mamy już od samego początku dwie mapy i na tych dwóch mapach tryby solo, duo i nie wiem, czy są trójki czy czwórki. A w Darkerze to kurde przez 300 chyba godzin albo nawet 400 musiałem klepać te zafajdane gobliny, jak chciałem grać na solo, bo no bo była tylko jedna mapa na solo, nie? Tylko te gobliny zafajdane. Tutaj na szczęście jest trochę inaczej. Więc to też oczywiście plus. A zobaczymy, jak będzie z update'ami w tej gierce. Bo aktualnie ta gra zaczyna trochę tak, jak zaczynał Darker. Czyli nie mamy tutaj żadnych... Znaczy, questy niby jakieś tam są, ale nie są one w żaden sposób powiązane z NPC-ami. Tak samo jak... nie mamy poziomów żadnych reputacji u NPC-ów, nie? Darkerze już to dodali. Zobaczymy. Zobaczymy też, czy rozwój tej gry będzie szedł szybciej niż w Darkerze. Ja nie wiem, jak duże studio robi tę grę. I to może być też kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie zainteresowania grą, nie? Łód fioletowego. Te muchy mnie wkurzają. Strasznie one mnie denerwują. One podlatują i zaraz odlatują. Nie wiem, kto to wymyślał, ale tak mnie te muchy denerwują. Tragedia. Dobra, zobaczmy. Okej, pieniążek fioletowy. No i spoko. Tu jakiś mieczyk. Gdzie ktoś tu idzie? Wydawało mi się, albo na dole ewentualnie ktoś jest. Gdzieś kogoś słyszę, ale nie wiem gdzie. Dobra, tu sobie uwalimy wilkołaka. Zobaczymy, co z niego fajnego poleci. Mam nadzieję, że coś kurde czy naprawdę fajnego poleci. Bo ja zaraz umrę od tego gościa. A nie chciałbym. Ło, już myślałem, że skoczy na mnie. Dobra. Liczonko i wracamy. On już się przemienił. Więc już wydaje mi się, że on się przemienia, jak ma połowę HP, więc chyba już ma poniżej połowy. Nie wiem, czy tak jest. To są to jakby moje przypuszczenia tylko. Ale no, zobaczymy. Powinien za niedługo paść. W każdym razie. No, dawaj. Nie. Opadnij w końcu. Ała. Ty, żem ja nie padł. Ta, dobra, czekajcie, muszę. Ojoj, strefa idzie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Muszę go albo szybko zabić, albo będę rip. Bo strefa idzie dosyć daleko. Dobra, YOLO, spróbujemy go szybko zabić. No dawaj gościu. O, dobra, padł na hitka. Jakbym wiedział, że padnie na hitka, to bym go bił dalej. Dobra, bierzemy oczywiście potki, zobaczymy co... Ty, ale ta strefa malutko bije. Tak szczerze mówiąc, zobaczymy jeszcze co tu jest i spierdzielam do strefy. Jak najszybciej. Dawaj, 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 dawaj.
Fioletowa kuszka, nice. Dobra, spierdzielamy do strefy podka. I lecimy. Strefa bliziutko tutaj. To chillak. Gorzej tylko z kolejną strefą, bo kolejna strefa, o ja pierdzielę. Tutaj najlepiej jakbym przeszedł. Dobra, muszę zapierdzielę, mam 1,5 minuty. A mam pół mapy do przejścia ogólnie. Jest tragedia. Ja muszę skipnąć te moby. Bo jak ja ich nie skipnę, to umrę. A nie wiem, czy teraz też nie umrę. Ja nie wiem, jak one szybko biegają. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra. Żyje. Ty tu umarł chyba chłop? Czemu to było na hita? Czekaj, coś skurde podejrzane. Ty, no nie wiem, tu nie ma żadnego trupa. Mobek był na hita? What the fuck? Dobra, idziemy, bo ma 20 sekund. Ale może będzie wyczyszczone. Czekajcie. Tu jakiś gościu chyba idzie, albo mi się wydaje. Nie no, może mi się wydaje. A czy ja mogę tu jeszcze coś pomieścić? Nie bardzo, chyba tego nie wezmę. 950 to 500, no to weźmiemy. Aha, nie weźmiemy tego. Nie! Dobra, walić, biegniemy, nie ma czasu. W ogóle widzę, że skrzynki nie są polutowane, o co chodzi? Mobki są pozabijane? Ale skrzynek ktoś nie lutował, what the fuck? Nie wiem, kurde, kto to tutaj biegł. Zbrojka zielona, 1200. 2000. Nie, to ja nie jestem w stanie tego wziąć. Już dalej w ogóle jest wszystko poczyszczone. Także ktoś tu na pewno szedł. Ty. Ktoś padł od bossa? Czemu on się cofnął? Nie wiem, ale zabiję sobie go. Może ma mało HP i jest tylko do dobicia. Giga ciekawy jestem. Czemu on się tak cofnął? Ale coś nie chce padać. Więc chyba tak mało HP, to wcale nie ma. Dobra, padł. Dosyć szybko padł w zasadzie. I mamy ringa fioletowego. Warty 5k, daje inta stamina siłę. Nie no, sztowy jest tak na dobrą sprawę. I czemu nie mogę prawym brać itemu? Coś mi się chyba zbugowało. No nie mogę. Nie wiem. Dobra, whatever. Te potki trzeba pić, bo one działają do końca gry. Aha, nie mogę ekwipunku wyłączyć. Dobra, nie wiem, coś mi się popsuło, ale już działa. Ogólnie to jak klikałem escape, żeby wyłączyć ekwipunek, to mi grę minimalizowało XD. Także nie wiem, o co chodzi. Tu ktoś chyba uciekał do strefy, tak mi się wydaje. Ale ja sobie jeszcze tutaj te mobki poczyszczę.
O ty dziado. Ten czerwony kusznik to napierdziela jak zły. Dobra, uleczonko szybkie. Nie wiem, coś mi się ogólnie gra popsuła. I znowu mi się popsuło. Nie wiem czemu. Jak klikam... Nie wiem. Coś jest nie tak. Dobra. Nie wiem, czy tu ktoś kurde biegł. Uciekał do strefy, czy co? No na razie portalu żadnego nie widzę. Cyk. No i te muchy nieszczęsne. Aha! Ale ta kusza dziwnie strzela. Pa. A nie, teraz trafiłem. Te kuszy chyba lepiej tak z zaskoczenia bić. Jezu, co ja powiedziałem. Te muchy lepiej chyba tak z zaskoczenia bić. O, i pyk, mamy zielone, w sensie niebieskie. Mieczyk, ale mieczka nie chcę. Kuszkę mam. Graczy na razie żadnych nie widać. Czemu było napisane tam w prawym górnym, że only one escape portal left? Nie wiem, ale słyszę jakiegoś gościa tu po lewej. No, ogólnie to przydałoby się wyjść. Także trzeba szukać powoli portalu jakiegoś. Bo jest lipa. O, jakiś chłop chyba wychodzi właśnie. Też chciałbym wyjść. Ale za bardzo nie chciałbym się bić, bo i tak mam w poleku. Midas Touch. To jest spoko całkiem. Wezmę to. No nie wiem, będę szukać portalu jakiegoś. Tu jest gość. A ja nie chcę się bić za bardzo. A innej drogi już nie mam niestety. Ajajaj, czyli czeka mnie chyba bitka. No, bo tu też portalu nigdzie nie ma. No zobaczymy. Nie chcę się bić, mam full EQ. No i potencjalnie mogę się wywalić, nie? A jest mi to niepotrzebne. Nie zawsze trzeba się bić. O, ostatnio się tego nauczyłem. Że jak mam... No ile ja tu mogę mieć? 15, pewnie 20k golda. No lepiej się nie bić. No ale zobaczymy. Możliwe, że będę musiał się bić. No portal żaden mi się tu nie pojawił niestety. No i tu też nie ma. Także... Tu też nie widzę żadnego portalu nigdzie. A, bo tam prawo się nie da już. Nie ma. Tam jest gościu. On idzie do portalu. O, jest portal tutaj. Dobra. Oj. Dobra, on chce się bić. Zjebałem. Dobra, tam jest jeszcze jeden chłop i oni się biją. Odpalam portal i spierdalam. Zdążę? Zdążę. Nara. Nie wiem, czy się pozabijali, czy nie. Ten jeden spierdziela. A ja też sobie uciekłem. Nie, nie pozabijali się. Dobrze, że nie zostałem. On nie miał nic fajnego. No ten miał koronkę i miał... Ale miał miecz. Aha, to jest heirloomowy miecz. Może te heirloomy opłaca się robić? 8 level chłop miał. Ten 15 też heirlooma. To co widzę, to ludzie na tych heirloomach biegają. A ja ich nie używam w ogóle nawet. Więc może przydałoby się zacząć je używać? 15 level. Czyli co, teraz ale no to te heirloomy jakbym chciał. Zamiast sprzedawać rzeczy do... na trade'zie, to musiałbym je rozwalać, nie?
Kurde. Nie wiem, czy to jest taki worth. Tu są te heirloomy. No ale tu nie ma nic ciekawego. Jak on zrobił fioletową broń? Czekajcie. To jest spoko, ale nie mam tego. Aha, bo to jak się odblokuje, to później jeszcze można ulepszać. Czekajcie, bo ja mam tu koronkę. I tu na przykład do tej koronki mógłbym sobie co dodać? Weapon damage plus 8. To jest sporo. Co dalej? Zaczyna attack level. Nie wiem co jeszcze. Physical pen może. I physical damage. Kurde, nie wiem, no te heirloomy. A trzeba zanokować najpierw, nie? Dobra, nie wiem, porozwalam sobie to trochę. I zobaczymy. Tylko ten tego fioletowego ringa sprzedam. Bo on 5k warty. Tego sobie selniemy. 5500, a resztę po prostu sobie rozwalimy na te heirloomy i zobaczymy. 80 ora zostanę. Niebieskie. Czekajcie, co to są za buty? A, do niczego. Dobra. A ja potrzebuję tego. Ty, mogę skraftować już. Aha, bo ja chcę to. I tego ora mam stópkę, a potrzebuję 150, żeby jedno, okej. Okay. Czaję, czaję. Dobra. Jest jeszcze daily. Elf charakter. Nie wiem, co jest elf charakter. Ale słabe są te nagrody za sezonowe questy. No, giga słabe. Dobra, to by było tyle.